Żołnierze z 16 krajów NATO przygotowali prezenty dla podopiecznych Słonecznego Domu. Wszystkie upominki przyjechały do Radomia z bazy w Niemczech, a wręczyli je piloci samolotów AWACS, którzy na co dzień uczestniczą w programie rozpoznania przestrzeni powietrznej. Pomysł zrodził się na pokazach w Dęblinie, gdzie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych miała swój jubileusz. Tam spontanicznie, tutaj wspólnie z kolegą, postanowiliśmy spróbować pomóc dzieciakom i udostępnić nasz samolot do zwiedzania wszystkim, którzy chcą go zobaczyć. I tam padł pomysł, aby po prostu zebrać pieniążki na dom dziecka w Lublinie. Żołnierze z 16 krajów przygotowali łącznie 115 paczek dla dzieci i młodzieży z placówek w Radomiu i Lublinie. To nasz pomysł, aby dla każdego z wychowanków przygotować paczkę, zaangażować w to jak najwięcej osób z naszego komponentu. I udało się. Mamy komplet paczek, mamy również coś do tych paczek, coś dla domu dziecka, coś dla dyrekcji. No i trzeba tylko pozwolić ludziom pomagać, a oni chętnie to zrobią. Podopieczni Słonecznego Domu, mieszkańcy zarówno placówki przy ulicy Wydmowej, jak i przy ulicy Dzierzkowskiej, nie kryli radości ze spotkania z pilotami. Jest to dla nas wielka radość i cieszymy się, że w ogóle właśnie do Radomia. Jesteśmy drugim miastem w zasadzie w Polsce, które odwiedzają. Pierwszy był Lublin, tam był dom dziecka odwiedzany przez nich. No a teraz jeszcze dołączył Radom, będą patronem naszym też również, więc myślę, że tutaj to nie jest jednorazowa wizyta. Bardzo się z tego cieszymy. Młodzież z domu usamodzielnienia sama przygotowała dla gości obiad i świąteczny podarunek.